Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Witam także wszystkich, którzy oglądają nas w internecie. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. A witam hasłem wyjętym z Ewangelii Łukasza, które się nam też wyświetla. Niechaj biodra Wasze będą przepasane i świece zapalone. Ta dzisiejsza niedziela jest niedzielą szczególną z dwóch względów. Pierwsze to to, że dzisiaj jest niedziela wieczności, ale o tym trochę w kazaniu usłyszymy. I drugi aspekt tej niedzieli to Międzynarodowy Dzień Prześladowanego Kościoła. Ja chciałbym, kiedy będzie światełko dla dzieci, kilka słów na ten temat też powiedzieć. A teraz pozwólcie, że przeczytam ogłoszenia. Jakby można było drzwi przymknąć, z tyłu będzie nam cieplej, dłużej przynajmniej. Moi drodzy, zapraszam na stronę internetową www.kościół-w-sieci.net. To jest strona, gdzie są zebrane wszystkie aktywności online'owe naszego Kościoła w jednym miejscu i ta strona działa. Zachęcam, żeby tam zerknąć. Oczywiście polecam wszystkie aktywności chrześcijańskiej telewizji internetowej, czyli naszego kanału. Spotkanie dla zainteresowanych wiarą i Kościołem odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 18:30 w sali parafialnej. 4 grudnia w sobotę o godzinie 10:30 zapraszamy wszystkie panie na spotkanie, na śniadanie dla kobiet do hotelu Mikulski. Będzie to wyjątkowe, nastrojowe spotkanie adwentowe ze świadectwem oraz poezją śpiewaną w wykonaniu Agnieszki Bielanik-Witomskiej. Wszystkie szczegóły mamy na stronie internetowej parafii i tutaj ważną rzecz chciałem powiedzieć. Zapisy są pod numerem telefonu, również wskazanym na stronie internetowej. Ja go nie będę teraz dyktował, bo i tak go nie zapamiętamy, ale należy pod ten numer się zgłosić. Koszt to 25 zł i płatne na konto parafii, które jest też na stronie internetowej. Moi drodzy, serdecznie zapraszam. Oczywiście wszystkie aktywności, o których mówię, które zapowiadam, obarczone są, ja sobie to nazywam czerwonym alertem, bo nigdy nie wiadomo, czy się do końca odbędą, ale póki co mogą się odbywać. Przy okazji chciałem też zaapelować o ostrożność. Mamy dostępność szczepień. Wiem, że są różne na ten temat poglądy, teorie, ale bardzo serdecznie z mojej strony zachęcam. Ktoś mi powiedział, jak masz coś powiedzieć, to mów ze swojego przykładu. Wczoraj taką trzecią dawkę przyjąłem, póki co jestem z wami. Więc zachęcam i wiem też, że jest czas trudny. Wiem, że dużo ludzi choruje. Wiem, że też kilka osób, które zachorowało, nas ogląda, więc tym bardziej was pozdrawiamy. Będziemy też modlić się o was w modlitwie głównej. Moi drodzy, też jeszcze informacja w sprawie śniadania, tak jak było to do tej pory, a takie osoby się pojawiły, które wyszły z taką inicjatywą, jeżeli ktoś chce wesprzeć organizację tego śniadania, bo oczywiście koszt, który płacimy jako wstęp, przewyższa tą organizację, więc bardzo proszę, jakby ktoś chciał się dołożyć więcej, to też jest to otwarte, piszemy w przelewie darowizna śniadanie dla kobiet. Zakończyliśmy akcję prezent pod choinkę. Dziękuję za dostarczone paczki. 18 grudnia w sobotę o godzinie 10:30 chcemy zorganizować nabożeństwo dla naszych seniorów. Dostałem też dużo sygnałów w tym temacie. Oczywiście co roku organizowaliśmy wigilię parafialną w Auli Szkół ETE. W zeszłym roku było to już niemożliwe z powodu obostrzeń. W tym roku też nie chcemy ryzykować, szczególnie z tą grupą wiekową, natomiast chcemy zorganizować tutaj w kościele takie specjalne w sobotę do południa nabożeństwo dla naszych seniorów. Ono będzie troszeczkę inaczej poprowadzone. Mam nadzieję, że choć trochę tej namiastki spotkania, które mieliśmy przy tych wigilijnych stołach, uda się nam uzyskać. Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary i regulowanie składki kościelnej za rok 2021.
1. Tyle ogłoszeń. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Zachęcam do odwiedzenia stron internetowych parafii. Śpiewamy pierwszą pieśń. Wrócą odkupieni przez Pana. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości. Ci, którzy siali ze łzami, chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Módlmy się. Panie Boże, który od wieków na wieki jesteś Bogiem, dziękujemy Ci, że przez Twoje Słowo przygotowujesz nas na dzień przyjścia Pana Kościoła Jezusa Chrystusa. Daj nam ducha czujności, byśmy razem z wszystkimi wybranymi weszli do Królestwa Twojej chwały. Wysłuchaj nas przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan niech będzie z wami. Usłyszymy teraz słowa lekcji apostolskiej pochodzące z 21 rozdziału Objawienia Jana. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zastępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przy ozdobienia oblubieńca dla męża swego. I usłyszałem, trochę mi paruje. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nami, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nami. I otrze wszelką łzę z oczu, ich i ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowe czynię. I mówi: napisz to, gdy słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A błogosławieni są ci, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Alleluja. Posłuchajmy także słów Ewangelii. Na dzisiaj wyznaczona jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Wtedy Królestwo Niebios będzie podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre natomiast razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy Pan Młody się spóźniał, wszystkie zasnęły. Nagle o północy rozległo się wołanie: idzie Pan Młody, wyjdźcie mu na spotkanie. Wówczas wszystkie panny zerwały się ze snu i przygotowały swoje lampy. Głupie zaś powiedziały do mądrych: dajcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Mądre jednak odpowiedziały: nie, mogłoby przecież i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Później wróciły i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: oświadczam wam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Tyle słów Ewangelii. Bądź pochwalony, Panie Jezu. W odpowiedzi na usłyszane Boże Słowo wyznajmy naszą wiarę w trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Proszę, usiądźcie. Zapraszam teraz dzieci tutaj do przodu. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie bliżej, nie bójcie się. Ja wspomniałem dzisiaj, że jest Międzynarodowy Dzień Prześladowanego Kościoła, prześladowanych chrześcijan. I chciałem wam o czymś powiedzieć. Mianowicie parę dni temu moja córka Nel przyniosła ze szkoły, pewnie część z was też to dostała, taką ciekawą rzecz, mianowicie paszport, chociaż mamy dzisiaj z paszportem różne skojarzenia, bo są różne paszporty, paszport i dużą mapę, na której są zaznaczone kraje, w których są prześladowania chrześcijan. I jest to trochę taka jakby takie zadanie, bo codziennie należy wybrać sobie, my mamy akurat tak, że dwa kraje wybieramy. Wczoraj modliliśmy się o Libię i Afganistan. I jak się pomodlimy o Libię i Afganistan na przykład, to naklejamy naklejkę do tego paszportu. Gdzieś można też pożyteczne rzeczy ze zbieraniem naklejek i wtedy modlimy się o te kraje. I chciałem teraz do rodziców się zwrócić, bo wiem, że część dzieci to gdzieś ma. Natomiast na stronie Open Doors Polska, myślę, że można takie materiały jeszcze sobie zamówić i każdy czas jest dobry, żeby wystartować z taką modlitwą. Ten indeks prześladowanych chrześcijan jest aktualizowany co jakiś czas. I myślę, że warto też, doceniając to, co mamy, że nie mamy prześladowań w naszym kraju za wiarę, pamiętać o tych, którzy tracą pracę z tego tytułu w innych krajach, którzy są, tak jak na przykład w Korei Północnej, transportowani do jakichś obozów pracy. To się wszystko dzieje, to jest teraz, to nie jest jakieś coś wymyślone. Dlatego chciałem też, życząc wam dobrej szkółki, błogosławionego czasu na szkółce, zachęcić was do tego, żebyście o tych prześladowanych naszych braci i siostry się modlili. Dzisiaj też na szkółce, czy ciocię Justynę można prosić o to, żebyście pamiętali. I życzymy wam Bożego błogosławieństwa i dużo dobrego. Miejcie dobry czas. Kto jest ciociu wyznaczony? Ben, zapraszamy. Właśnie, Ben miał urodziny, to urodzinowo wszystkiego dobrego, błogosławieństwa i Ben poprowadzi dzieci na szkółkę, a my śpiewamy wyznaczoną pieśń. Thank you.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi, odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które jest podstawą dzisiejszego rozważania, czytam z 65 rozdziału Księgi Izajasza w wierszach od 17 do 25. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził ten, kto umrze jako stuletni. A kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, tak będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować, ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Ciebie, kochany Ojcze, prosimy, żebyś Ty poprowadził nas przez to rozważanie i żebyś, Panie, otworzył nas na to, co chcesz nam dziś powiedzieć. Amen. Jesienna aura, ostatnia niedziela roku kościelnego. Wielu z nas grabi liście, ubieramy coraz cieplejsze kurtki, a dzień jest coraz krótszy. To wszystko przypomina nam o tym, że coś się kończy. Przez pewien czas nie będzie już tak ciepło i tak jasno, jak było. Być może niektórzy z nas, zgodnie z ewangelickim zwyczajem, odwiedzą dzisiaj groby swoich bliskich. Jest to czas wspomnień. Czas, w którym wszystko, co dookoła nas, wskazuje na pewną refleksję nad przemijaniem. Nad tym, że nie wszystko trwa wiecznie. A jednak czy aby na pewno tak jest, że nie wszystko trwa wiecznie? Obchodzimy dzisiaj przecież Toten Sonntag, w dosłownym tłumaczeniu Niedzielę Umarłych. W języku niemieckim funkcjonuje jednak jeszcze inna nazwa tej niedzieli, czyli Ewigkeitssonntag, Niedziela Wieczności. To jest ta nazwa, którą my przyjęliśmy. A więc jak to jest? Niedziela Umarłych czy Niedziela Wieczności? Ktoś może powiedzieć, że to samo, że nie ma wielkiej różnicy, bo zmarli, bo wieczność. Dość podobne tematy, te, które przez resztę roku często staramy się odsunąć od siebie, jak najdalej. A jednak to nie to samo. Pytanie jest tutaj do nas, z czym przychodzimy dzisiaj do kościoła? Z czym idziemy na cmentarze? Czy chcemy zastanawiać się nad tym, że to koniec? Że nasze życie się skończy, że skończyło się życie bliskich nam osób? Jeśli tak, to mówimy tu właśnie o Niedzieli Umarłych. A może jednak chcemy skupić nasze myśli w kościele, na cmentarzu, na tym, że to nie koniec, że nasze życie będzie trwało wiecznie, a nasi zmarli bliscy znów ożyją. Jeśli ten wariant jest nam bliższy, to zdecydowanie obchodzimy dzisiaj Niedzielę Wieczności. Święto przypominające nam o nadziei. Przypomina mi się przy tej okazji historia braci morawskich, tak zwanych Herrnhutów. Była to ewangelicka wspólnota pochodząca z Czech. Zostali oni uratowani przed prześladowaniami w państwie Habsburgów i założyli na należących do Niemiec Łużycach osadę o nazwie właśnie Herrnhut, czyli Straż Pańska. Znamy ich między innymi z tego, że są pomysłodawcami książeczki z Biblią na co dzień
oraz zawieszanych w kościołach w czasie Adwentu gwiazd hernhuckich. Ich osad było więcej. Jedna z nich w naszych okolicach znajdowała się blisko Kędzierzyna. Mieli oni tam taki zwyczaj, że w poranek wielkanocny wszyscy mieszkańcy szli na cmentarz, aby zastał ich tam wschód słońca. Jasność, która zapanowała nad ciemnością. Był to dla nich symbol tego, że gdy Jezus powróci jako ten, który jest światłością, to ich bliscy, którzy odeszli, powstaną z martwych i będą radować się z nimi po wszystkie czasy. Nasz tekst kazalny został napisany po powrocie z niewoli babilońskiej. Wspominałem już o tych wydarzeniach 2 tygodnie temu, gdy rozważaliśmy Psalm 85. Powtórzę tylko, że Żydzi byli zrozpaczeni widokiem zniszczonej Jerozolimy. I właśnie wtedy Bóg mówi do nich, że będzie nowe niebo i nowa ziemia, a także nowa Jerozolima, której nikt im już nie odbierze. Nikt inny nie będzie mieszkał w domach przez nich zbudowanych. Ta obietnica wybiega jednak bardzo mocno w przyszłość na tamten czas. Wiemy o tym, że spotkało ich jeszcze wiele trudności, a opisane w tekście czasy cały czas nie nastały. Mimo że ten tekst został napisany przed Chrystusem, to dotyczy on dalekiej przyszłości. Jest on tekstem prorockim. Bardzo podobne słowa znajdujemy w nowotestamentowym objawieniu Jana. W ubiegłą niedzielę mówiliśmy o sądzie, o tym, że staniemy przed Bożym tronem i zostaniemy osądzeni. Ta wizja jednak na tym się nie kończy. Mimo wielu naszych złych skojarzeń, sąd nie jest dla chrześcijan czymś złym. Każdy z nas, kto żyje z Chrystusem, ma z Nim bliską relację i jest bezpieczny. Przejdzie przez sąd, na którym Bóg patrzy na nas z perspektywy ofiary Chrystusa. Dlatego, że On jest bez grzechu, to my pomimo naszego brudu wyglądamy na czystych, obmytych. Ale co będzie dalej? Czy na pewno chcemy z Bogiem spędzić wieczność? Czy chcemy innego, lepszego świata? Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który dość mocno rozczarował się Kościołem. Wierzy jednak w Boga, ale jest coś, z czym nie może się pogodzić. Zapytał mnie wprost: jak to jest z tym niebem? Czy to tak, jak się mówi, że tam nie będziemy nic robić i tylko śpiewać cienkim głosem, jak w jakimś chórze, wielbić Boga i siedzieć na chmurce? Mam skojarzenia z monotonnymi pieśniami. Wydaje mi się to nudne. Nie rozumiem też Boga, który stworzyłby takie miejsce tylko po to, żeby ludzie przez wieczność śpiewali Mu. Po to, żeby samemu dla siebie odbierać chwałę. To jest wyobrażenie, które możemy znaleźć niestety w wielu obrazach, w wielu miejscach, różnych tekstach związanych z kulturą. Ale wbrew temu, co nieraz możemy usłyszeć, nie jest to biblijny obraz nieba. W dzisiejszym tekście czytamy o świecie, w którym panowałyby podobne zasady jak w raju. Będzie tam wszechobecna radość. Ludzie nie będą umierać. Wszyscy będą mieli gdzie mieszkać, a nikt nie będzie pracował, nie mając z tego zysku. Podobne wyobrażenia możemy przeczytać pod koniec Księgi Objawienia. Tam, gdzie znajdujemy opis nowego nieba i nowej ziemi oraz nowej Jerozolimy. Ma być to miejsce, w którym znajdą się jedynie ci, którzy zostali oczyszczeni krwią baranka, którzy wyprali swe szaty w jego krwi. Ma być to miasto ze złotymi ulicami, gdzie wejdą ludzie z wszystkich narodów. Nie będzie tam oświetlenia, bo jedynym światłem będzie Jezus Chrystus. Nie nastanie więc noc. A co możemy przeczytać na temat życia w tym miejscu? Na temat relacji? Znajdujemy takie słowa w 2 różnych wierszach z rozdziału 21. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I drugi: lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest Jego świątynią oraz baranek. To znaczy, że Bóg zamieszka z ludźmi. Będziemy słyszeć Jego głos, widzieć Go
i mieć z Nim tak bliską relację, jakiej nigdy dotąd nie mogliśmy mieć. A wszystko to z Bożej miłości do nas. Słowa Biblii wskazują nam na to, że wizja nieba jest piękna. Nie jest, jak niektórzy mogą myśleć, nudna albo podobna do czegoś, co znamy tu na ziemi. Nie jest więc też obrazem tego, co nie podoba nam się w Kościele albo w życiu społecznym. Jest całkowitym tego zaprzeczeniem. Bardzo często, gdy modlimy się w trudnej sytuacji, to mamy wrażenie, że Bóg jest tak daleko, że nie słyszy. Myślimy, że nie mamy odpowiedzi. Nasze życie i nasza relacja z Bogiem nie jest w tej chwili idealna. Jest zaburzona przez to, że nie jesteśmy doskonali. Nie wiemy wszystkiego, nie widzimy wszystkiego i nie słyszymy wszystkiego, ale mimo to tęsknimy do Boga. Tęsknimy do Jego bliskości, chcemy, by On zwracał na nas uwagę, rozmawiał z nami i byśmy widzieli i słyszeli, że jest tak faktycznie. Biblijna wizja wskazuje nam na koniec takich problemów. Bóg już zawsze będzie blisko i nigdy nie będziemy mieli poczucia bycia samotnym, niewysłuchanym czy niezrozumianym. Czy więc chcemy takiego nieba? Czy chcemy tak spędzić wieczność? Nie wiem jak wy, ale ja tak. Miejsce, w którym zawsze będzie radość, bliskość Boga i wszechpanująca miłość jest tym, za czym wielu z nas podejrzewam, że tęskni. Nie każdy o tym myśli, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale wiele rzeczy, na które teraz narzekamy, które teraz dają nam w kość, przestaną być problemem, kłopotem. Jak jednak mam się tam dostać? Podstawowe pytanie. Na kartach Ewangelii Jana czytamy takie słowa Jezusa. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Jedyną możliwością, by dostać się do domu Ojca, miejsca przebywania Boga, nowej Jerozolimy, jest przejście przez oczyszczenie w Jezusie Chrystusie. To On został ukarany za nasze odwrócenie się od Boga i to dzięki temu, że wziął za nas karę, możemy dostać się do Ojca. Czy wierzysz w to? Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Thank you.
Siostry i bracia w Panu Jezusie Chrystusie, jesteśmy dzisiaj zgromadzeni tutaj, by oddawać Bogu cześć i chwałę. Ale zdajemy sobie sprawę też z tego, że często to nasze życie, nasze postępowanie jest niezbyt dobre, niezbyt podoba się Bogu. I mamy teraz taki czas w tym nabożeństwie, kiedy możemy powiedzieć Bogu przepraszam i prosić o Jego przebaczenie, o oczyszczenie. Dlatego teraz jako społeczność, ale też każdy z nas osobna, spowiadajmy się Bogu Wszechmogącemu, razem się modląc. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, bądź mi niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen. A Wszechmogący Bóg słyszał wołanie każdego z nas. Dlatego przed Jego świętym obliczem pytam się również każdego z Was osobna. Czy żałujesz za grzechy swoje? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. Żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. Wierzę. I wreszcie, czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje? Jeśli jest to Twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. Pragnę. A jak wierzysz, tak niechaj Ci się stanie. Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Dlatego jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa, Jego świętej Ewangelii, zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i odpuszczenie grzechów waszych. A czynię to na polecenie i Boży rozkaz w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A tym, którzy nie pokutują, również pragnę ogłosić, że grzechy są im zatrzymane do czasu ich pokuty. Błogosław, duszo moja Panu, i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław, duszo moja Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Amen. Święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Pan niech będzie z wami. Wznieście swe serca. Dziękujmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, żebyśmy Tobie, święty Panie, zawsze i na każdym miejscu dziękowali. A dziękowali przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, dla którego jesteś nam łaskawy. Odpuszczasz grzechy i udzielasz zbawienia wiecznego. Dlatego i my wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały. Święty Boże,
Z dziękczynieniem wspominamy wszystkie dobrodziejstwa i wszelką chwałę Twoją, jawną od założenia świata. W szczególności wspominamy Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który w wiernej służbie złożył życie swoje na świętą, niewinną ofiarę, a pamiątkę swojej śmierci w Wieczerzy Świętej zostawił Tobie na chwałę, a nam do zbawienia. Prosimy Cię, ucz nas z Nim uniżyć się aż do śmierci, z Nim też powstać do życia nowego. A jak ziarno z pól w chleb zgromadzamy, a grona winne tłoczymy, aby napój wydały, tak przemień, Panie, serca nasze i zgromadź nas w jedno z wybranymi Twymi. A to wszystko przez Jezusa Chrystusa, na którego przyjście oczekujemy i wraz z całym Kościołem wszystkich czasów pokornie prosimy, przyjdź rychło, Panie. A jako Twoje dzieci przez Twoją miłość ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. A pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi. Pójdźcie, skosztujcie, zobaczcie, jak dobry jest Pan. To wszystko jest gotowe. Ja tylko jeszcze przypomnę o naszych zasadach. Proszę, żeby nie było więcej niż 5 osób przy podejściu tutaj, żebyśmy zachowywali w miarę odstępy, żebyśmy pamiętali o dezynfekcji rąk. A dla gości przypominam, że udzielam komunii poprzez zanurzenie opłatka w winie i podanie na wyciągniętą rękę. Serdecznie zapraszam, chodźcie.
Módlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za społeczność Twojego stołu. Dziękujemy Ci też za to, że właśnie tutaj przy tym stole możemy doświadczać takiej namiastki obiecanego przez Ciebie nieba. Dziękujemy za Twoje słowo, które nas pociesza, wzmacnia. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, który jest pełen miłości względem każdego z nas. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, możemy przychodzić przed Twój święty Boży tron. Panie, tak bardzo dzisiaj chcemy wspomnieć w modlitwie i z dziękczynieniem myśleć o tych, którzy o nas odeszli. Chcemy, Panie, dziękować Ci za to, że to życie nasze tutaj kończy się, ale tak naprawdę jest dalej później kontynuowane. O tej wieczności, Panie, chcemy myśleć, chcemy do niej dążyć. Chcemy dzisiaj, Panie, powierzyć Ci wszystkich tych, którzy cierpią prześladowania. Panie, tak wiele jest zła z tego tytułu. Tak wiele krajów jest objętymi właśnie tymi wszystkimi restrykcjami, prześladowaniami. Tak wiele ludzi doświadcza bólu, cierpienia z powodu wiary w Ciebie. Dodaj, Panie, im otuchy, nadzieję, a nam impulsu do modlitwy. Dziękczynnej za to, co mamy, ale wstawienniczej za tych wszystkich, którzy jej potrzebują. Panie, prosimy Cię o wszystkich chorych, cierpiących. Tak wiele osób wokół nas choruje, zmaga się, czy z pandemią, czy z innymi sytuacjami zdrowotnymi. Panie, prosimy Cię o wszystkich tych, którzy stoją przed operacjami, którzy czekają na diagnozy, którzy czekają na wyniki. Panie, wycisz ich serca, błogosław i bądź z nimi wszędzie tam, gdzie tego pokoju będzie ubywało. A nam, Panie, daj mądrość w pocieszaniu, w błogosławieniu i w modlitwie. Prosimy Cię, Panie, o pokój na świecie. Prosimy Cię, Panie, o pokój w naszym kraju. Tak wiele jest podziałów w obliczu też i tego konfliktu na granicy, kryzysu. Prosimy Cię, Panie, o mądrość, a także o mądrość dla nas, jako tych, którzy mogą modlić się, wspierać i po prostu być tymi, którzy świecą jasnym światłem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Panie, o wszystkich tych, którzy obchodzili w ostatnim czasie i dzisiaj obchodzą swoje urodziny, jubileusze. Prosimy Cię, byś im błogosławił. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. I niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój pokój. Amen. Thank you.